Let's go. Mr. Loverman. Okej. Czwórka. Dobra. Rontik jest do wywalenia. Dużo z moich robali jest do wywalenia. Bardzo dużo. Za dużo. Dobrze umiejscowiony dynamit i dwa robale odkładają łychę. Morderczą oponę pewnie będzie chciał shotgunem i dopchnąć mózgową do niego. Owca! Aha! No dobra. Może być i tak. No, brawo. Brawo. Dobra. El Hopanes jest idealnie umiejscowiony. Za to Romtik jest totalnie do dupy umiejscowiony. A! Joj, pierdziele. Uff. No jednak skill na linie przydaje się. I to dosyć mocno. Dobra. No dobra. Dobrze. Elvis. Może Seitana mi wywalić. Dewan Hudson i Kenobi są spokojnie do wywalenia. Pewnie przewagę w walce mi wywali albo Seitana. Myślę, że Seitana. Ja bym Seitana wywalił. Pewnie zwykła bazuka. No okej. Czyli teraz będzie Seitan. Okej. To dobrze. Seitan przyniesie dobre wieści. Pięknie. Dobra. Nie bój, Elvis są na jeden granat. Na takich mapach najważniejsze jest zająć dobre pozycje. Bardzo dobre pozycje. Najlepiej pozycje górne, żeby ciężko było cię wywalić. I teraz Batman jest do załatwienia, Kenobi jest do załatwienia, bo Mr. Loverman wystarczy, że użyje... Seitana chce mi ściągnąć. Jakbyś podskoczył i linę zrobił, to byś się tam dostał. Ale możesz też i tak. Aptują. I pewnie bazuką, czy nawet shotgunem jakimś głupim. No, shotgun. I zleci do Elvisa pewnie. No. 31, bo jeszcze za upadek się doliczyło. I strzelisz z beczką. Okej! Okay. No dobra. Bardzo możliwe, że pokancerowałeś swojego robala. No dobra. Elvis jest na shotguna. Mi w to graj. El Grande Booty. No dobra. Nie będę marnować select wormów. Ja na takich mapach lubię grać... Lubię grać późną grę, ponieważ lubię zaskakiwać przeciwników tym,
Lubię zaskakiwać przeciwników użyciem broni, które działają w wodzie. Mianowicie pocisku samonaprowadzającego, między innymi. Jest takie, ej, co on tutaj zrobił? No, użyłem pocisku samonaprowadzającego. Dobra, czyli w Wormsach jest porówno, tylko on jest trochę bardziej ubity. A jak Enobiego mogę utopić? I utopię w następnej turze. Jeśli chcesz przełazić liną w taki sposób, okej, Kenobiego za ten. Użyję samonaprowadzajki? Nie! O, ciekawe. No dobrze. Co ty kombinujesz, kolego? Mam jeszcze selekta? Mam dwa, dobra. A następny będzie Elchopanes. O! Ho! Okej. No dobrze. No dobrze. Dobra. Hopanesa mi wywali, to na pewno. Dynamit. Marnować dynamit? Wcale go nie musi utopić. No i Elchopanes działa dalej. Cyk, cyk. Dobra. Chciałem dokładnie to samo zrobić, ale z drugiej strony. Więc teraz mam przygotowaną bramę do przedostawania się. Nie wiem, czy on ogarnie, jak tam się przedostać za pomocą liny. Raczej nie. Teraz będzie Romtik i El Grande Booty, więc... Okej, okay, czyli to jest po prostu zwykły artillery range. Dobrze. Super shipa jeszcze nie mam, ale już zacznę przejmować fajne pozycje. Lina, okej. Okay. Czyli do odważnych świat należy. Powinien się od ziemi odbić i dopiero wtedy... No ci to chyba nie wyjdzie, kolego. Dobra, ten Elvis jest do odstrzału. Granat! Wow! Nie, z taką siłą nie ma co ryzykować. Może hit and hope'a spróbować. No dokładnie. Z taką siłą nie ma co ryzykować. El Grande Booty. Dobra. Na zaś. A w sumie...
nie myślicie, o przestój tutaj, piwnic się poddał. Nie, po prostu ustawiam sobie wszystko w miarę sensowny sposób. Z takimi mapami nie ma co się śpieszyć. Szczególnie, że mam na miejscu już dwóch agentów, więc... I pierwszy będzie Elhopanes. Mam dwie liny? Mam dwie liny. Więc Elhopanes pójdzie i załatwi Elvisa. Musiałby dobrze ląd wymierzyć i moc rzutu. Nie. We don't do that here, kolego. Pewnie dalej będzie naparzał w tą ścianę. No właśnie. I don't care, to be honest. Naparzaj sobie zdrów w tą ścianę. A ja ci pokażę, jak działają piwniczne siły zbrojne. Dobra. Elvis jest opcją rezerwową i pewnie się do niego nie dostanę, więc idziemy w opcję rezerwową. Co by czasu nie marnować. I jak pokusi się na Elhopanesa, Romtik odpali owce. Więc zresztą myślę, czy by nawet owcy nie zachować sobie. Czy nie przygotować dobrego wylotu dla owcy. Jak chce ubić Elhopanesa, to musi zleść. Dokładnie. Możesz... No właśnie. Musisz zleść, kolego. Nie możesz użyć shotguna, proszę bardzo. I użyje pewnie shotguna. Uczy się. Gościu się uczy. I bardzo dobrze. Złaź na dół. Bo dzięki temu możecie jeszcze utopię. Bo być może cię jeszcze utopię. Szczerze, nie będę używać owcy. Użyć czy nie użyć? Oto jest pytanie. Pięćdziesiąt mu zrobię? Tak, zrobiłem. Dobrze. Jak się ustawi gdzieś blisko wody, dostanie pociskiem samonaprowadzającym. O, masz jeszcze linę. No dobra. Zobaczmy, jak ją marnujesz. Okej. Dobrze. Czekamy. Zatem to czekanie jest najgorsze, co nie? Teraz będzie Mr. Loverman, więc jestem w stanie dostać się do niego. Oj, 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 bardzo nieopatrznie. Musiałby wydłużyć linę. I dopiero, o właśnie. I mocniej się rozbujać. A ma 20 sekund.
Nie widzę tego. Prędzej się utopi. No właśnie. Dobra, 3-0. 3-0. No, to było tyle. Total Game Time 40 minut. Okej. Okay.